Siemanko widzowie i dzisiaj jesteśmy na stronce K-Drop, czyli stronka, na którą wszyscy myślę czekali. Każdy chciał, żebym nagrywał z tego odcineczka, a więc w końcu robię to dla was. Niestety nie udało wam się dobić 40 łapek, a więc przechodzi to na kolejny odcinek, a więc 40 łapeczek pod tym odcineczkiem do 10 rano, do następnego dnia. To skinek dla was do wygrania, więc myślę, że warto zostawić tą łapeczkę. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to wpiszcie sobie tutaj kodzik ICEK przez 2E. Dzięki niemu dostaniecie 2,17 na start, bądź 5% do doładowania, więc myślę, że naprawdę fajny bonusik. A my dzisiaj mamy tutaj 30 zł na stronce. I postaramy się zrobić po prostu jakiś proficik. Może uda się stówkę zrobić. Myślę, że do kosy nie będziemy próbować ze względu na to, że po prostu mamy tylko jedną próbę. Co się uda, to się uda tak naprawdę. A więc myślę, że możemy sobie przejść do skrzyneczek. Bądźmy konkretni w tym odcinku, że tak powiem. A więc otwórzmy sobie skrzyneczkę Santa Claus na początek. Włączymy sobie głos, żeby tutaj fajnie nam leciało. No i zobaczymy, co nam tutaj siądzie. No i niestety trafiamy w Full Injector Deck 9, 7 zł, więc dość słabo, ale myślę, że możemy dać jeszcze jedną szansę tej skrzyneczce, bo moim zdaniem ona naprawdę fajnie oddaje. No, tym razem nam się nie udało, ale mam nadzieję, że teraz da coś fajnego, no i niestety po raz kolejny jest źle. 5,45, no trudno, no trudno. Mam nadzieję, że odbijemy się na upgraderku. Zostało nam 7 zł około, więc myślę, że możemy sobie spróbować skrzyneczkę z USP-em. Jeszcze wcześniej, jak nagrywałem tej odcineczki na K-Dropie, no to dość fajnie leciało z tej skrzyneczki, a więc możemy sobie polecić z taką jedną. No i miejmy nadzieję, że będzie coś fajnego, ale z tego co wiem, no to nie jest zbyt dobry traf. Aha, okej, Factory New, 10 zł 98 groszy, więc tak naprawdę bardzo dobrze. Przejdźmy sobie może do upgraderka. I spróbujmy sobie coś z tego upgrade'ować. Spróbujmy sobie może to upgrade'ować na 1,5. A możemy sobie nawet dorzucić ten balansik, co mamy. I zróbmy sobie na prawą stronę. No i na spokojnie nam to siada. Więc bardzo fajnie. Myślę, że już teraz jesteśmy mniej więcej na 0. No praktycznie jesteśmy na 0. A więc spróbujmy sobie może jeszcze razy 1,5 to zrobić. I myślę, że zrobimy jeszcze raz prawą stronę. No i tu chyba niestety nam to nie siada. No ale trudno, przejdźmy sobie może do Christmas Event, no i wrzucimy sobie te 358 prezentów tutaj do Santa Factory i zobaczymy, może jakiś skinek chociaż za 3-4 zł to byśmy sobie zrobili taki jeden większy upgrade'ik z tamtym skinkiem, który mamy na upgraderze. No i 2,30, w sumie nie jest najgorzej, więc weźmy sobie te dwa skinki na razy 1,5, no i jeżeli nam to siądzie, to już będziemy na 0, a więc zróbmy sobie może tutaj lewą stronę. No i nam to chyba siada. Tak jest, mamy 31 zł, więc naprawdę spoczko. Więc spróbujmy może sobie jeszcze raz szczęścia tutaj w skrzyneczkach. Otwórzmy sobie może... Ja jeszcze myślę, że dam jedną szansę tej skrzyneczce, bo naprawdę, wcześniej jak otwierałem je, to naprawdę fajnie dawała. Więc tutaj czekamy na jakiś fajny dropik. No i jakby się na tym redline zatrzymało. No ale niestety jest P90 za 7,23, więc myślę, że dzisiaj sobie odpuścimy tą skrzyneczkę. Ale mamy tutaj skrzyneczkę za dwie dyszki niecałe. No i tutaj liczmy sobie na już naprawdę coś fajnego, no bo tutaj jednak skrzyneczka za dwie dychy. Więc będzie... Szkoda, że nie AK Vulcan Decimator, zależy jaki stan. 20 zł 38 groszy, a więc ja sobie go sprzedam. I po prostu jeszcze raz sobie otworzymy. Musimy zaryzykować, jeżeli chcemy zrobić proficik. Bo znając te tańsze skrzynki, no to rzadko kiedy to jest, rzadko kiedy jest ten proficik, przepraszam. No i tutaj mamy 42 zł, więc naprawdę fajny profit. Więc już jesteśmy mocno do przodu, więc myślę, że możemy spróbować sobie jeszcze jedną taką skrzyneczkę, a później sobie jeszcze pójdziemy na upgraderek. No i zobaczmy, co nam tutaj siądzie. No i mamy AWP Mortis, która jakby w Factory New to może nam zwrócić skrzyneczkę, ale niestety jest fit tested. Okej, dobra, przejdźmy sobie na upgraderek. No i spróbujmy coś z tego tutaj zrobić, więc zróbmy sobie prawą stronę. No i nam to siada jak najbardziej, więc bardzo fajnie. Więc mamy już tutaj dwa itemki po dyszkę. No i teraz tak myślę, czy próbować upgrade'ować? Na przykład moglibyśmy spróbować tak zupgrade'ować i byśmy mieli już naprawdę mocny proficik, że tak powiem. A wiecie co? Trzeba ryzykować. Lecimy prawa strona na taką M4-eczkę. No i nam to chyba niestety nie siada. No trudno, no trudno. Tak jak mówiłem, trzeba ryzykować. Więc my sobie przejdziemy tutaj może... uda nam się dwie. Okej, uda nam się dwie takie skrzyneczki Santa Claus. Więc co? No próbujemy. Myślę, że to co nam wyleci, pójdziemy na upgraderek. No i jeżeli zrobimy jakiś proficik, to będzie fajnie. Jeżeli nie, no to trudno. No i w tym momencie nam mamy mniej więcej zwrot skrzyneczek. Tak jak mówiłem, 22,50, więc chodźmy na upgrader i od razu próbujemy
dwa skinki naraz. Lecimy sobie, dokręcimy 8 groszy balansu, tak naprawdę no nie za dużo, więc polecimy sobie, myślę, na lewą stronę, na takiego maka ultrafiolet. No i niestety, no troszeczkę się zdenerwowałem, no nie siadło nam, no ale cóż, taka jest gra, dzisiaj akurat przegraliśmy, ale pamiętajcie, że teraz odcineczki będą mniej więcej co 3 dni z K-Dropa, więc jeżeli chcecie tutaj oglądać mnie na K-Dropie, zostawcie tą łapeczkę w górę, oczywiście zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, no bo to jest bardzo ważne, zostawcie sobie ten dzwoneczek, jutro wjeżdża odcineczek z CS-a, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tak jak mówiłem, będzie Case Drop, CS i K-Drop, więc tak będzie rozmaicenie na kanale. A wy pamiętajcie jeszcze o moim kodziku na K-Dropie. No i co, ja się z wami żegnam. Siemanko, trzymajcie się.